what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Jak widzicie, pole za naszym domem już wykosiliśmy. No prawie, że, bo został jeszcze tutaj kawałek. Także jak widzicie, już mamy wysypany pierwszy zbiornik. Zostało nam jeszcze do wykoszenia około 1,5-2 hektary. Jedziemy przez to, że słoma bardziej doszła, już nie jest świdrowata jak wcześniej. W porównaniu z wcześniejszym odcinkiem, jak kosiliśmy nasze górzyste pole. Już nie jest świdrowata, doszła. I kosimy właśnie 4 na godzinę. Już pierwszy zbiornik wysypaliśmy. Tu jest odmiana Kilimandżaro. Pszenica prezentuje się następująco. Bardzo gruba pszeniczka. Bardzo ładna. Plon jak na razie możemy powiedzieć, że jest bardzo dobry. Jak na ten rok jest naprawdę bardzo dobry. Co prawda kosimy cały czas, a ja nie nagrywam codziennie, bo czasami mi się nie chce. Myślę, że to jest normalne. A czasami też nie ma czasu, żeby nagrywać, bo ja robię przy rozładunku tego, bo są dni, gdzie muszę pojechać na pole, wziąć drugą przyczepę pełną, pustą zostawić, tą pełną przywieźć, rozładować, zaraz znowu jechać i nie ma nawet wolnej chwili. Tutaj już kawałek pola wczoraj zrobiłem. Co prawda wczoraj u nas spadło 30 litrów na... Spadło u nas... Wszystkich widzów Wschodniego Plonu. To mówiłem ja, Kuba. No. Wczoraj spadło u nas co prawda 30 litrów wody, ale udało mi się wieczorem tutaj zrobić agregatem. Tak około 3 hektarów wczoraj zrobiłem. Jeżeli chodzi o spalanie, to się nie zmieniło. To było jednak niezależne, czy troszeczkę powodało, czy bardzo. Co prawda wczoraj bardziej mi zalepiało talerza, ale już trzeba było to zrobić. Przerwać parowanie wody. Trzecia próba nagrywania tego samego ujęcia. Także jak widzicie, już tutaj większą część pola zrobiłem agregatem. Co prawda nie nagrywałem tego, bo po co mam nagrywać tą samą czynność, którą wykonuję na takim, z takim samym położeniem i ułożeniem ścierniskowca, tak mogę to ująć. Tylko tyle było zmiany, że spadło u nas 30 litrów wody. I akurat w mojej wiosce spadło trochę mniej gradu, ale już we wiosce obok liście na fasolach powybijało. Nawet niektóre strączki poobrywało, w pszenicę obsypało. Tutaj w okolicy, w mojej wiosce to minęło nas trochę z grubsza. Także dzisiaj dalej kosimy odmianę Kilimandżaro. I widzimy się w dalszej części odcinka. Jak widzicie, jesteśmy już na kolejnym kawałku. Już nawet tutaj jest trochę wykoszone. Mógłbym powiedzieć, że około 3,5 hektara, może nawet i więcej. Kosimy pole obok domu naszego. Tutaj jak widzicie, mój brat kosi. Ja kubotą odwożę do domu. Rodzice tam rozładują dzisiaj. Co prawda od filmiku, który nagrywałem, w sensie chodzi mi o ten filmik, i chodzi mi o jego część wcześniej, którą widzieliście. Nagrywałem dużo wcześniej, to chyba było jakieś 5 dni temu. Teraz mamy cały tydzień pogody, z tego co wiem, bo nad Europę nadszedł ciepły front i u nas mają temperatury być w zakresie od 25 do 32 stopni w ciągu dnia. My już kosimy trzeci dzień. Jak na razie zapowiada się, że już jutro będziemy kończyć. Dzisiaj mamy piątek, 13 sierpnia 2021, to wiadomo. I najlepszy będzie chyba jutrzejszy dzień, bo może jutro uda nam się już wszystko skosić. Tutaj kosimy też odmianę Kilimandżaro. Nasze gospodarstwo jest właśnie głównie nastawione na uprawę zbóż, zbóż ozimych. I właśnie głównie mamy odmianę Kilimandżaro. Chociaż w tym roku stestowaliśmy Poezję, Emila i jeszcze trzy w jednym odmianę. Jak na razie najlepiej jednak prezentuje się Kilimandżaro, jeżeli chodzi o te wszystkie odmiany, jakie posiadamy w tym roku. Można teraz kosić dużo szybciej, bo przez te opady ta słoma miała czas dojść,
bo jak zawsze kończyliśmy żniwa do 5 sierpnia, tak mamy 13, już prawie połowę i dopiero teraz zbliżamy się ku końcowi, to jednak jest różnica 2 tygodni. Jak na razie plon się zapowiada dobry i najważniejsze to czekać na koniec tych żniw, żeby odpocząć. Chociaż ten rok będzie ciężki, bo zaraz po żniwach pszenicznych będziemy robić żniwa związane z fasolą, mucka, ścinanie, przewracanie, wałowanie. A w międzyczasie trzeba jeszcze zasieć rzepak. W tym roku siejemy odmianę rzepaku LG Antigua. Jest to nowa odmiana wyprodukowana w tym roku i liczymy, że się sprawdzi, bo jak dobrze wie mój tato, co roku korzysta z różnych odmian. W tym roku wybraliśmy na wszystkie nasze pola jedną odmianę, Bizon w oddali się nie poddaje. Także myślę, że na razie ten odcinek będziemy kończyć, mimo tego, że jest taki krótki. Ale właściwie nie mam co wam pokazywać, bo odmianę Kilimandżaro, jak wygląda, z tego co wiem, widzieliście. I niedługo trzeba będzie się brać za uprawę tych wszystkich ściernisk. Z tego co wiem, to w tym roku będziemy niektóre zasiewać poplonem, niektóre będziemy robić ścierniskowcem. Bo nie mamy talerzówki takiej wolnej, bo nie chcemy odczepiać talerzówki od siewnika, jaką posiadamy. Na wcześniejszym kanale Ciapek Team było pokazane, jak wygląda nasz zestaw siewny, bo jest to kawał zestawu. Także dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja sobie chilluję bombę w kubocie. Sobie teraz otwieram szyby, bo już mi gorąco się robi. To jest szklarnia. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Już zbliżamy się do 200 subskrypcji, więc jestem bardzo zadowolony z tego zaistniałego faktu. A bynajmniej z faktu, który zaistnieje w najbliższym czasie. I do zobaczenia w następnych produkcjach. Podróżone!